Cześć, zapraszam na nowy film. Tym razem będzie on poświęcony serii komiksów pod tytułem Conan Barbarzyńca. Chodzi oczywiście o serię z logiem Marvela, a wydawanych w Polsce przez wydawnictwo Egmont. Komiksów w miękkiej oprawie ze skrzydełkami. Tak są one wydawane. Jest jeszcze druga seria, którą Egmont wydaje. Natomiast ja zdecydowałem się na zakup tej. Jest to mniejszy format, miękka oprawa, tam mamy twarde grzbiety i dzięki temu ta seria jest generalnie tańsza. Stwierdziłem, że chcę sprawdzić, z czym się je tego marvelowskiego Conana. Tak się to prezentuje. Aktualnie wyszedł już tom czwarty, czy też po prostu kolejna część przygód Conana Barbarzyńcy pod tytułem Tygiel. Tutaj mamy życie i śmierć Conana, księgę pierwszą, księgę drugą, to jest fajnie oznaczone, oraz Exodus i inne opowieści. Znam tego bohatera z dzieciństwa i chciałbym się zapoznać po prostu z tymi komiksami. Za te dwie pierwsze części odpowiada Jason Aaron. W przypadku tego tutaj już mamy pana Ribicia. No i to, jak zaraz się przekonacie, troszkę odbija się moim zdaniem na jakości całej tej serii. Ale od początku. Kim jest Conan? No to jest typowy mięśniak, który załatwia sprawy wymachując swoim mieczem. Historia zaczyna się od tego, że nasz Conan, siedząc w, po angielsku ładnie się to nazywa The Pit, czyli dziura, siedzi w takiej właśnie dziurze a la arenie, gdzie po prostu zarabia na życie obcinając łby, pojedynkując się. Jest kimś w rodzaju takiego gladiatora najemnika. Tutaj spotyka go pewna atrakcyjna kobieta, zaciąga go do łóżka, no bo przecież co innego liczy się dla takiego mężczyzny jak nie walka, jedzenie, śpiew i piękne kobiety. No i tym podstępem okazuje się, że Conan zostaje wciągnięty w pewną grę, zostaje wciągnięty do pewnego rytuału. Ta jakże piękna dama okazuje się nie być wcale taką piękną, bo w rzeczywistości jest to pewna starucha, czarodziejka, wiedźma raczej, która po prostu chce wykorzystać Conana do przywołania z powrotem do świata ludzi pewnego boga, jakiegoś potwora. No i może się wydawać, że Conan jest już na straconej pozycji, jednak mimo to udaje mu się oswobodzić, uciec i w teorii zabić tę wiedźmę. Szybko jednak dowiadujemy się, że ta historia nie jest taka prosta. Pojawia się pewna dwójka dzieci i nagle dochodzi do gwałtownego zwrotu w całej tej sytuacji. Oczywiście obserwujemy tą historię na przestrzeni wielu lat. I wówczas następuje coś w rodzaju retrospekcji. Zaczynamy bacznie obserwować kolejne losy Conana, bo tak jak mówi podtytuł, jest to jego życie i śmierć. Co ciekawe, najpierw zaczyna się historia od jego śmierci, a później poznajemy, jak Conan żył. I tutaj pojawiają się bardzo różne historie, gdzie Conan wraz z pewnymi plemieniem tubylców gdzieś w jakiejś dżungli walczy z atakującymi ich wężami, gadami i również swego rodzaju bogiem tych węży, ich przywódcą. Później poznamy historię wataszki Conana, który zostaje skazany na śmierć, na powieszenie. Jego perypetie będą tutaj bardzo różne. Jest on też różnie rysowany na łamach tego komiksu, bo artystów, którzy odpowiadają za ten tytuł, jest troszkę więcej,
ale wizualnie jest to raczej tytuł bardzo spójny. Oczywiście jest to raczej komiks rozrywkowy, w związku z czym nie doszukujmy się tutaj jakiejś wielkiej głębi. Raczej historia prowadzi nas od różnego rodzaju wydarzeń, które mnie wciągnęły, podobały mi się i naprawdę ten pierwszy zeszyt pozostawił ogromne nadzieje na to, że ta historia będzie kontynuowana. Później przechodzimy do takich czasów Conana, kiedy on już jest lekko leciwy, podbił wiele ziem, zdobył szacunek i można powiedzieć został królem. Nie musi już walczyć, aby zarabiać na życie, aby mieć co zjeść. I jest to sytuacja nietypowa dla tego bohatera, ponieważ Conan to wojownik, on musi walczyć i jako drapieżnik potrzebuje krwi, adrenaliny i to powoduje, że jego życie nabiera sensu. Tutaj mamy zupełnie też inną kreskę. Jest ona taka bardziej mroczna, bardziej szorstka, nie tak wygłaskana jak w przypadku takich tradycyjnych komiksów superbohaterskich. Bardzo mi się ta kreska również tutaj podoba. Całość jest też oddzielona takimi właśnie elementami, w których widzimy mapę świata, w którym dzieją się jakby losy tego bohatera. Nasz tytułowy Cymryjczyk pochodzi jakby z tej części krainy, a jak widzimy, jego losy będą rozrzucone tutaj w różnych miejscach. No i są kolejne różnego rodzaju przygody jego, aż dochodzimy do punktu kulminacyjnego, w którym można powiedzieć, wracamy do początku tej historii. I ten tytuł, ta pierwsza księga kończy się jeszcze dodatkowo masą dodatków. Pojawia się tutaj sporo alternatywnych okładek, one są bardzo fajnie wykonane, są rysowane przez różnych artystów, więc te style graficzne będą tutaj bardzo różne. Jedne są większe, drugie mniejsze. Pokażę Wam, jak to wygląda, abyście mogli przez chwilę chociaż nacieszyć oko. Czasami ten Conan jest taki bardziej właśnie kreskówkowy, tak jak powiedzmy sobie tutaj. Innym razem jest on taki, powiedziałbym, gotycki, coś w tym klimacie, fantastyczny, albo taki prawie filmowo naturalny. Mamy tutaj bardzo charakterystyczną dla Scottiego Younga okładkę. Ok, więc przechodząc do części drugiej księgi z życia i śmierci Conana, ta sytuacja, którą kończy się pierwsza część, jest kontynuowana. Conan prowadzi tutaj kolejne swoje podróże, poznaje znowu piękne kobiety. Czy one zaprowadzą go do czegoś dobrego, bądź nie? O tym musicie się przekonać sami, oczywiście czytając ten komiks. Natomiast ta historia jest tu dalej bardzo fajnie poprowadzona. Są historie, w których nasz główny bohater przeżywa coś na zasadzie koszmarów, jakichś sennych majaków, musi zderzyć się ze swoimi mrokami swojej duszy. I dzięki temu poznajemy całą genezę tej postaci, różne wydarzenia z jego przeszłości. Bardzo fajnie zostało tutaj przedstawione, ale wszystko to dąży do pewnego kulminacyjnego momentu. I był taki moment, kiedy ja nie do końca wiedziałem, co się dzieje, bo te wydarzenia jednak przeskakują i nie mają ze sobą logicznego powiązania, ale wszystko zostaje na końcu ładnie splątane w jedną całość. I naprawdę Jason Aaron jako scenarzysta wie, co robi. Generalnie jest to bardzo spójna historia. Nie będę się o tym rozwodził więcej, bo te dwie pierwsze części, czyli Życie i Śmierć Conana, są naprawdę rewelacyjne i polecam Wam ten komiks. Jeśli chcielibyście po prostu poznać Conana, to kupcie chociażby te dwa
pierwsze tomy. Natomiast jeśli chodzi o Exodus i inne opowieści, no ja myślałem, że tutaj w jakiś sposób sytuacja będzie kontynuowana. No, pewnie poprzez jakieś nowe otwarcie. Natomiast tak nie jest. Dostajemy zupełnie odrębne historie i no to tak jak mówi podtytuł, inne opowieści, to są właśnie różne opowieści z życia Conana, ale nie robią one już takiego wrażenia. Brakuje mi tutaj takiej puenty, czegoś co by to wszystko łączyło, wiązało w jedną całość. Nie podobają mi się też wielokrotnie rysunki. Spójrzcie tutaj. No ten Conan wygląda jak zapijaczona, obita morda i nie jest to zbyt fajne. A z drugiej strony no mamy też tego typu okładki, ale to jest jakby osobny element. Wiadomo, że okładki troszkę rządzą się swoimi prawami. I znowu przechodzimy do takiego Conana typowo komiksowego, kreskówkowego, ale brakuje tutaj głębi w tej całej historii. Są różni przeciwnicy, z którymi Conan musi się zmierzyć, są różne postacie, ale do czego w sumie ten tom dąży, trudno mi jest powiedzieć. Nie byłem usatysfakcjonowany tą lekturą, liczyłem tutaj na coś trochę więcej. No i spodziewałem się, że Tygiel, czyli kolejna część, będzie ciekawsza. Czy tak jest? Jeszcze nie wiem, przekonam się, jak ten komiks do mnie przyjdzie. Oczywiście dostajemy tutaj ponownie trochę dodatków, jakieś szkice, okładki alternatywne. Niektóre z nich są całkiem przyjemne i można się nimi pocieszyć, ale nie ma tego zbyt wiele. I ten tom jest najcieńszy. Polecam go, jeśli chcecie skompletować całość. Jeśli interesuje Was fajna historia, to te dwie pierwsze części powinny spełnić Wasze oczekiwania. Ja podzielę się z Wami opinią, kiedy przeczytam część kolejną, czyli Tygiel. Już niebawem powinna ona do mnie trafić. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do innych moich materiałów. Zapraszam na mojego Instagrama. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.